Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w tę wielką uroczystość Bożego Ciała. Słowo dzisiejsze to wskrzeszy. Niedawno mówiliśmy w jednym słowie, że mało myślimy o wskrzeszeniu do życia wiecznego. Mało myślimy o tym, że powstaniemy z martwych. A okazuje się, że to jest bardzo mocno związane z Eucharystią. Dlatego mam sposób dzisiaj na owo wskrzeszenie, to znaczy ilekroć jesteśmy na Eucharystii, ilekroć ją przyjmujemy, ilekroć ją przeżywamy, myślmy o tym, że zmartwychwstaniemy. I to jest cudne połączenie i bardzo uroczyste w kontekście dnia dzisiejszego. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.